Panonia TL250, rocznik 1968. Od nowości eksploatowana przez jednego właściciela, czyli tylko jeden właściciel ją eksploatował. Przejechane od nowej 20422 km. No bez przeróbek w zasadzie. Oryginalny motocykl. Choć widać oczywiście ślady eksploatacji, no. Siłą rzeczy 20 tysięcy zostało na niej przejechane. Ale mimo wszystko uważam, że stan jest bardzo przyzwoity, że tak powiem. No nie zniszczony motocykl. Oryginalne malowanie, oryginalny lakier. Oryginalne podzespoły. Takie jak na przykład, no nie wiem, tłumik, lampa tylna, siedzenie, poszycie siedzenia, owszem, jest już zmienione, powinno być czerwone. W tej chwili już jest, no, uszyte nowe. Z racji lat tam to się wyeksploatowało. Poza tym lakier w motocyklu oryginalny, na motocyklu. Tutaj ta biżuteria kierownicy całkowicie oryginalna, jeżeli chodzi o manetki, o klamki czy inne podzespoły. Licznik oryginalny. Tu elementy silnikowe również całkowicie oryginalne. Silnik jest ten sam co przy motocyklu od nowości. Numery zresztą w Panoniach numery silnika i numery ramy są identyczne. Tutaj można zobaczyć. Jest 7101345. Na silniku charakterystyczne bardzo numeratory Panoni i na nadwoziu mamy to samo, wprawdzie tu początek mamy obcięty, ale mamy 10184 i tam pod gumą będzie 5, a tutaj te numery widać na już na ramię bezpośrednio. Tutaj mamy TS 710845, też bardzo charakterystyczna ta sama czcionka, która jest na silniku. W zasadzie w żadnym innym motocyklu podobnej czcionki nie widziałem. Dodatki chromowe, nie wiem czy nie jest to w związku z tym, że na końcu nazwy tej Panoni powinno być S, ale pewności stuprocentowej nie mam. Licznik wyskalowany jest do 140. Źródła tak podają, że 140 na liczniku. No chromowy zbiornik. Wprawdzie jeszcze powinna być bynajmniej teoretycznie tutaj taka osłonka z daszkiem. Nie wiem dlaczego tak tutaj jest akurat to zrobione. 67 rocznik, przepraszam, podałem zdaje się na początku 68. Rocznik jest 1967. Za chwileczkę zrobię sporą galerię zdjęciową, także jak ktoś będzie miał ochotę zobaczyć jakieś tam większe detale, to nie będzie problemu. Poza tym, no, jeżeli chodzi o Panonię, to już miałem okazję posiadać wcześniej inne egzemplarze, także też są materiały zdjęciowe dostępne. Jedna była z koszem, jedna była przed renowacją, w zasadzie czerwona, ta z koszem była całkiem przyzwoity stan, można wejść. Że tak powiem, na mojej stronie to sobie zobaczyć, jak wyglądały tam te egzemplarze. Oryginalny kluczyk patentowy do zamka, oryginalny kluczyk jeżeli chodzi o stacyjkę motocykla. Proszę bardzo, tutaj modele wcześniejsze miały ten element ssania, tak jak tutaj jest zamontowany na linkę przy siodełku, tak jak widać. Troszeczkę zmiana przepustnicy. Tak, miały modele wcześniejsze tutaj taką dźwignię. No, w WS-kach takie coś było, w wielu motocyklach, tu była przy kierownicy dźwignia. A tutaj już jest przy siodle, tak jak widać, rozwiązanie. Pompka jest zamocowana fabryczna z przodu, proszę bardzo. Jest mocowanie fabryczne wózka.
od nowości tak była panonia sprzedawana z takim mocowaniem tutaj również. No z wózkiem nigdy ta panonia akurat nie jeździła, ale mocowania no są. Jak ktoś miał ochotę dokupić sobie wózek, to jakby ona była już w jakimś tam stopniu przygotowana do tego, żeby ten wózek można było sprawnie podłączyć.